3, 2, 1, start, poszło. Chciałem cię zapytać, Michał, wyszedłeś z gilotyny, myślałem, że z tej gilotyny już nie będzie wyjścia pod koniec pierwszej rundy. Czułeś, że to jest bliskie do skończenia, czy nie? No, mocno ciężko było wyjść, ale no, jak powiedziałem, to jest 10 cyklonik. Wszyscy myślą, że ja parteru nie mam, to się chyba trochę zdziwili, nie? Michał, kiedy ostatni raz byłeś tak porozbijany po walce? To jedna z najcięższych walk? Są siniaki i wiesz, gdzieś tam 6 szwów i 10 dni tego nie będzie i będzie okej. Okay. No, ale tak. Najważniejsze, że nie ma żadnych złamań, jakichś pęknięć, nie wiem, jakichś kontuzji stawów czy czegokolwiek i tyle. To z tego i się dzisiaj. Te kilogramy robiły różnicę, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej i... Gdzieś jakby była jeszcze dłuższa walka, to może by to robiły, ale wiem o tym, że jakby była dłuższa walka i te tempo tej walki, to by to było na moją korzyść. No niestety, nie widziałem na oczy, nie widziałem co się dzieje i gdzieś tam instynktownie się skręcałem. Po pierwszej rundzie nie widziałem w ogóle na oczy. Niestety lekarz to usłyszał, chciał mnie wycofać, ale mu nie pozwoliłem. Wiedziałem, że wolę przegrać przez knockout niż w ogóle nie wyjść. Kilka razy była sytuacja, że próbowałeś poddać gdzieś trójkąt z dołu, coś wchodził? Nie nastawiłem się na tyle na podania, bo kawał silnego chłopa i ciężko by było to wyciągnąć, jako po to, żeby mieć pozycję do uderzeń. Chyba tam parę ciosów fajnych zadałem z pleców i biłem, kręciłem się i to takie też było założenie, że nawet jak mnie przewróci, nie próbować z niego wstać do góry, tylko kręcić się i bić. Pokazał pan ogromny charakter wojownika, tym bardziej, że stoi pan tutaj razem z nami. Nie chcę tutaj szukać kontrowersji, natomiast czy będzie pan cały czas dążył do tych walk z Grabowskim i Bedorfem? Miłego wieczoru. Chciałem cię jeszcze zapytać, bo tam imponujący krzyżowy pod sam koniec wszedł. Wiesz co, to już było gdzieś wytrenowane na ślepy instynktownie, bo tak naprawdę, mówię, tak jak z wami, ja was półmrokiem widzę, mam wszystko popuchnięte i tam też po prostu bardziej z wytrenowania na ślepo gdzieś tam pociągłem i zleniem. To było po prostu na instynkcie, nie widziałeś nic na instynkcie. No to może nie, że to totalnie nic nie widziałem, tylko wiesz, widzisz tak przez głę, jakby wiesz, postacie, a nie widzisz punktu, który chcesz uderzyć, tak, więc gdzieś tam instynktownie, czy tam krzyżowym, czy czymkolwiek, tak. Może gdyby nie było tych oczu przymroczonych, bym poszedł za ciosem i bym coś dobił. No, plan był taki, żeby właśnie wymuszać, sami wiecie, że mam mocne podbródki i on też o tym wiedział, i tak, dlatego się bało zaatakować w nogi. Plan był taki, żeby czy w drugie, czy trzecie, na początku tylko prostymi bić, a później jak się zapomni, będzie instynktownie szedł w nogi, kontrolować hakami i tyle. No, ale tak jak mówię, no, nie widziałem na oczy. Nie szukam żadnych wymówek, Phil wygrał, bo to jest część tej gry, tak? To on mnie rozciął, on zrobił, że nie byłem zdolny kontynuować walki, znaczy no, nie byłem zdolny, ale kontynuowałem walkę, a że później znalazł się na mnie Bibus, to już praktycznie nie wiedziałem skąd te ciosy lecą, idą, co i jak i tyle, no ale tak jak powiedziałem, ja się nie poddaję i wolę, żeby sędzia przegrał i tyle. A jak się czułeś fizycznie w tym pojedynku? Dobrze, no wiesz, tempo było mocne, gdzieś tam wiesz, te kilogramy, to wszystko, ale ja byłem naprawdę nie zdecydowałem przygotowań na 5 rund. Dlatego też wiesz, na ważeniu miałem tam 107-108 kg w dniu walki, a na co dzień ważyłem w okresie przygotowawczym, nawet zdarzało mi się 114 ważyć. Tylko jakbym walczył 114, to bym miał zdrowie na jedną, dwie rundy, zeszłem na te 107 i wbrew pozorom, im dłużej ta walka była tym tempem, tym lepiej było dla mnie, bo ja na to się szykowałem. Chciałem jeszcze zapytać o ten moment niepewności po pierwszej rundzie. Czy tam była dyskusja z sędzią, czy może pan kontynuować pojedynek? Byłem z narożnikiem i powiedziałem, że nie widzę na oczy i on to słyszał i chciał mnie wycofać, a ja powiedziałem, że absolutnie mam mnie nie wycofywać. Mówię, nie jestem zdolny, będę walczył i tyle, no ale ja mówię, no, nie widziałem na oczy. A jeszcze jak cisnąłeś mu te łokcie z dołu, to już wtedy miałeś problem z widzeniem? Plan, dokładnie, no, generalnie był taki plan na walkę, że nawet jak mnie przewróci, skręcam się jak najszybciej do boku, żeby był inny kąt uderzeń, żeby łokciami bić pięściami. No, chyba kilkoma młotkami, łokciami go tam trafiłem, podpiąłem tą nogi pod omoplatę i o to chodziło, żeby po żebrach, po głowie, wszędzie bić. Tak? Nie jeden, nie dwa, nie trzy, chyba ponad 10 ciosów zadałem. Taki był też plan mój taktyczny, że nawet jak mnie obali, to będę bił z pleców i tyle, no tylko gdzieś tam... Ale o tym nie pozwoliły mi pewne rzeczy. Widziałeś wtedy jeszcze na oczy, czy już nie? Wiedziałem, ale też czułem, że czujesz, jak ciosy wchodzą, nie? W jakiś tam punkt w głowę, w brodę, czy w żebra, czy w coś, no i tyle. No tak jak mówię, wszyscy myślicie, że ja partner, nie, naprawdę ćwiczę, robię, nie jestem, wiesz, zawodnikiem, który szuka chwytów, ale szuka pozycji, czy z pleców, czy z czegoś do uderzeń. No to w takim razie dużo zdrówka, niech się to goi. To jest tylko, wiesz, zagojenie. Nawet i tak po tej walce powiedziałem, że 2 tygodnie dosłownie nic nie robię, nic nie ćwiczę, no to teraz już nie mam wymówek. Muszę po prostu nic nie robić i w styczniu wracam na salę i tak jak powiedziałem, można mnie pokonać, ale nigdy złamać, tak? Więc jeszcze ten, na pewno ten jeden rok, te 2-3 razy ten dinozaur was pomęczy. Jakie życzenia na ten nowy rok? Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, mam zdrowe 2 córki, zdrową, normalną rodzinę i zdrowia. Jedynie to zdrowia, resztę to jest, wiesz, tak jak mówię, to szybko się zagoi, tydzień, 10 dni i tego już na twarzy nie będzie. Chyba już będę miał 126 czy 7 szwów, bo miałem ponad 120 na twarzy, teraz mam 6, więc
tylko po prostu kreski, tak jak niektórzy na ścianie odliczają, to mi się kreski względem moich szwów na twarzy dojdą i tak jak powiedział, to trzeba się z nim zgodzić, jest bardziej przystojny niż ja, nie? Widzicie? Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Hej, dziękuję, pozdrawiam.